dobry. Dzień dobry Państwu. Już nieważne są tamte pieniądze. Nie wypada mówić 2 miliony albo bańka. Teraz się mówi 100 zł kulturalnie. Tak, ale ja dzień dobry nawet nie powiedziałem. Pan już wszystko powiedział. Do banku i szybko. Aha, już to nie zdążył, to już musi iść do banku wymieniać. Tylko już w sklepie nie przyjmą. I w ogóle nie wypada już teraz. Do skarpety. Nie, że tak, że nawet jeden cudzoziemiec powiedział mi, że to strajk taki, że na 100 zł mówią milion. No właśnie. Nie, nie, proszę Państwa, skoro jest denominacja, to jest nominacja. 100 zł. Proszę Państwa, ja chciałem przypomnieć Panie Tadeuszu, że jutro jest Trzech Króli. Tak. No i co? No nie jest tak. Mówię po prostu, że jutro jest Trzech Króli. Powiedz nam Trzej Królowie. Mhm. O to Panu chodzi? No to Trzech Króli chodzi mi. O to Trzech Króli jest jutro. Rozumiem. No. Więc proszę, jeden Jagiello. Drugi król. Jagiello. Trzeci Jagiello. Dobrze, że tylko Trzech Króli. Aha, to jest pierwsze honorarium, jakie dostałem publicznie od pana Tadeusza. Widzą państwo, jak on mnie traktuje. Trzech, a nie można było święta wymyślić, żeby było 6 króli albo 12 króli. Ja bym wtedy jakoś wyglądał. A tak proszę, o. Nie, niestety. A pan reżyser mówi 12 jest krasnoludków. I... A ma pan takie banknoty z krasnoludkiem? On na to mówi krasnoludki. A rozumiem. A ja dla pana, o jaki mam piękny rysunek, nam 11-letni chłopak z Opola przysłał. Kochany myszko nasza, rysuj i jeszcze raz, ale pisać to byś te u z kreską byś się trochę nauczył. Draniu jeden, żeby wszystko u zwykłe pisać. No, pan Tadeusz jest tu, a tu ja. Nie, ja odwrotnie. Się pan czuję w ogóle w tym roku. Jest nowy rok. Jakoś, czy nie uważa pan, że jakoś tak zaczynamy od nowa i ta perspektywa, że dojdziemy do innych, jeszcze ważniejszych celów. Panie Tadeuszu, ja powiem panu krótko. Jeżeli pan będzie powtarzał co program, tak miły gest w stosunku do mnie z tymi królami, ja będę się czuł jak w renesansie, jak odnowiony. Będzie ze mną tryskać ze mnie ta atmosfera. Dobrze. Schowam mnie za bierze. Dobrze, zaczynamy. Zadajecie Państwo dyżurnemu satyrykowi kraju bardzo wiele różnych pytań. Na jedno z nich odpowie nasz dzisiejszy gość. Witam serdecznie. Witam. Jest Pan bardzo znanym ekspertem od spraw rodziny. Tak. Jest Pan autorem dwóch światowej sławy bestsellerów, Grunt to rodzinka i Grunt to rodzinka 2. Problem jest następujący. Właśnie. Otóż jeden z widzów napisał, że ma bardzo liczną rodzinę. Tej rodzinie należy kupować prezenty. Tak. I nasz widz razem z żoną po prostu zachodzą w głowę, co kupować, bo oni tej rodzinie już wszystko kupili. Jakie prezenty kupować takiej licznej rodzinie? No cóż, w zasadzie to mógłbym pana odesłać do mojej publikacji, tak? Która zapewne też stanie się bestsellerem. Grunt to rodzinka 3. 3, o! Ale ja postaram się odpowiedzieć panu na to pytanie. Proszę. Więc generalnie nie kupujemy niczego. Jak to? Jeżeli mamy liczną rodzinę, to znaczy, że mamy mnóstwo prezentów, które dostaną. Prezentów, co ja mówię? No po prostu mamy różne takie, o, buble, jakieś takie, no. Jakieś taką tandetę, nie wiem co z tym zrobić. To są wszystko tak zwane niby prezenty od rodziny. Tak. W związku z tym założenie jest takie. To po prostu trzeba z powrotem do tej rodziny wypchnąć. Zaraz, bo nie bardzo rozumiem. No powiedzmy, że dostaję takie coś no, od właśnie, wujka właśnie, i dzisia. Właśnie, kto to mi to, nawet nie wiem kto to mi to dał. No widzimy, no. No ale dostaję coś takiego od wujka i dzisia i co? Ja mam to pchnąć dalej w rodzinę? No tak, tylko broń Boże z powrotem do wujka i dzisia. Aha, no a jak tego uniknąć? Jeżeli ma się liczną rodzinę, dostaje się dużo prezentów? Prowadzimy katalog. Ach, katalog. Katalog prezentów rodzinnych. W związku z tym im liczniejsza rodzina, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ten prezent, który otrzymał trafi do tej samej osoby, od której dostaliśmy. No. Dziękuję panu serdecznie. Jak sami państwo słyszeli, myśl jest prosta i genialna. Poza tym, każdy cieszy się dwa razy. Raz jak prezent dostanie, a drugi raz jak uda mu się to dalej wypchnąć w rodzinę. Dziękuję państwu. Mędrcy świata, monarchowie, gdzieś pieśnie dążycie. Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chce właśnie, właśnie, proszę Państwa, Trzej Królowie. Proszę Państwa, ksiądz Józef odwiedził nas tutaj po kolędzie. No i tak mówimy, panie Tadeuszu, może pan słów parę powie do mojego czasopisma. Jakie to jest pismo? To jest pismo Mały Apostoł dla dzieci od lat 7 do 14. Udzieliliśmy z kolegą Lewińskim wywiadów, no ale ja mówię tak, no my ksiądz u nas, proszę bardzo, zaprosiłem do barku. Na soczek oczywiście. Witam bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie i ogromnie się cieszę, że mogę w takim
szacownym towarzystwie wziąć udział. No tak, ja mam takie pytanie. Ludzie jednak wyobrażają sobie księży jako ludzi, którzy tak rano wstanie na kolana, pomodli się, pomodli mszę, odprawi winko, prawda, potem znowu pach tego, lekcje, religia, znowu i tak cały dzień? No niektórzy rzeczywiście tak mają tak ułożony plan dnia. Ale mówię o takim właśnie, o tej powadze, że tak nie żartują księża? Ja już dawno kiedyś w jakimś wywiadzie mówiłem, że księża są ogromnie radosnymi ludźmi. Najlepszy dowód, że czasami rozśmieszają wiernych na ambonie na przykład. Pamiętam taki przypadek, kiedy ksiądz misjonarz, tak zwany ludowy, wyszedł na ambonę, zobaczył te tłumy ludzi, to go tak rozpaliło i zaczął kazanie takie moralizujące ogromnie mówić, że ci, którzy kradną, to powinni mieć obcinane ręce, a ci, którzy powiedzmy plotkują, to obcinane języki. No a ci, którzy cudzołożą, tu się zapalił i co tu obciąć, ale ksiądz to jest taki zawód, powołanie, gdzie trzeba mieć ogromny refleks. I on się szybko zreflektował i mówi, nogi, żeby tam nie chodzili. Także taki właśnie nasz... Nogi od łóżka oczywiście. Też od łóżka. Poza tym niektórzy księża mają profesję w tym swoim dziale takim księżowskim, jeśli tak można powiedzieć, ogromnie niebezpieczną. No bo też się okazuje, panie Tadeuszu, proszę sobie wyobrazić, kolega opowiadał mi niedawno, odprawiam mszę świętą. Kiedyś mieliśmy normalne wino mszalne, było to wino gronowe, musiało być białe, bardzo takie cierpkie. A teraz w związku z tym kapitalizmem to takie czerwone. Kapitalizm do kościoła też wkroczył? Wkroczył, bo każdy sprowadza to wino mszalne. Okazuje się, że jest słodkie i że jest nawet czerwone. Ministrant, który przygotowywał właśnie te ampułki do podawania księdzu w czasie mszy świętej, wlał do ampułek właśnie taki jakiś płyn czerwony. Ksiądz odprawiając mszę świętą wypił, oczywiście jest podniesienie tego i pod koniec jak już wypija, to okazało się, że to była nafta do tych świec, bo to taka współczesność też w kościele jest. Ale nie ma świec, teraz tylko takie modne lampy są. Lampy są i on tę naftę wypił. I ta nafta była koloru czerwonego, on myślał, że to było wino i wlał to księdzu. Mówiliśmy z panem niedawno, że to widocznie nie był prawdziwy ministrant, bo prawdziwi ministranci zawsze próbują, jakie to wino. O, i gdyby właśnie spróbowali, to na pewno wiedzieliby, że nie wiem, czy my tak możemy mówić w telewizji, namawiać. Teraz 15:30 i to niedziela, to wielu ministrantów ogląda nas, tak? Ja mam nadzieję, że... Można troszkę spróbować, ale bardzo niedużo. Bardzo, 20 gram, ale to tylko ci, którzy skończyli 18 lat. Widzę, że ksiądz ma taki tu kolor tej koloratki, jest nowiał-biała. Ale koszula. Koszula jest... koszula księżowska. Bardzo jakoś ostatnio przybrałem na wadze, poszedłem sobie kupić taką koszulę. Taki kolor mi się spodobał, bo mam taki sweter. I no i kupiłem taką koszulę. No czy tak się spodobał, tak sobie każdy może brać kolor jaki chce? Tak, tak. Mamy, jakby żółty. Nie, broń Boże, no do czego to pasuje? Czarny, szary, granatowy i biały. No, te cztery kolory można wybrać. Czyli wolno, tak. Wolno i to znowu mi się przypomina taka historia, jak dyrektor sekcji polskiej Radia Watykańskiego jechał w windzie w Watykanie razem, w tym Radiu Watykańskim, razem z księdzem świętej pamięci kardynałem Wyszyńskim i oczywiście był na cywila, ani nie miał koloratki, ani nie miał tej koszuli. I kardynał Wyszyński taki zgorszony, synu, to ty nie masz sutanny? A on mówi... Ojcze, to też refleks się liczy. Ojcze, właśnie jadę sobie kupić taką koszulę. I ja też pojechałem, kupiłem i tutaj. Dziękujemy wobec tego za kolędę u nas. Życzymy małemu apostołowi sukcesów. No i myślę, że kolejne żarty za jakiś czas nam ksiądz przyniesie, bo ksiądz jest kolekcjonerem dowcipów o księżach i o kościele. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Coś niesamowitego, naprawdę. Panie co dyżurny pan satyryku kraju. Czy pan kiedyś napisał takie coś? Gość nam przysłał tutaj tak... poemat na tyle stron, prozą pisany i wszystkie wyrazy na W. Proszę bardzo. To ma sens? No bardzo, mój tak. Wykwintna, wąska willa, wzorowo wybudowana, wszelkie wymyślne wnęki wystające wypukłości, proszę, na przykład tu w środku. Wysiadając, wielkodusznie wykrzyknął, wiwat Warszawo, witając, wyskakiwałem wysoko, wychając węgierskie, włoskie, tu na przykład. Wrogowie wkładali wieloma wyrzutniami wielkiej wydajności. Wystrojona wieśka wąsówna wyrywała własny warkocz wrzesłem. Wolność weteranowi wspomnianym wyczynem wzbudziła współczucie wśród wszystkich widzów. Wiesia wypatrywała wysmukłego Wietnamczyka występującego wielkim... Dziękujemy panu, niech pan zacznie na Zy, bo ja kiedyś napisałem tak, w mieście Zy przy Zakopiańskiej ulicy zegarmistrzowski zakład był znany w całej okolicy.
Zegarmistrz zwał się Zbigniew Z, więc szyld miał niepowtarzalny. Zakład Zegarmistrzowski Zbigniew Z, Zakopiańska 01. Edward, pan Edward Machał dostał, przysłał nam to. Bardzo gratulujemy panu. Naprawdę to nie jest łatwo, tak proszę państwa. My policzymy, ile jest wyrazów i ogłosimy jako rekord to. I tylu pan dostanie króli od nas, tych takich dużych. Tak, wie pan, że jedna pani musi zapłacić 001 złotego? A co to, za co? Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych z Goleniowa przysłał jej proszę pana, rachunek i wszystko policzyli i ona ma dopłacić jeden grosz. Jeden grosz. Tak, tutaj jest. Zaraz pokażemy. A za drugim królem no jest. Muszę państwu powiedzieć, że niestety nie staracie się. Prosiliśmy o satyryczne reportaże, panie Januszu, prawda? No tak. I żeby coś śmiesznego u siebie pokazać. A tu znowu jakieś takie przyszłe, nieprzyzwoite filmy. Proszę pana, to ma związek z tym, że pan tu występuje i tam. Oni wszystko tam wysyłają, bo tam pan pokazuje, a ale tu nie. Nic, pan... to tam są wysyłane filmy takie, że przypadkowo nagrane. Ja my chcemy, żeby świadomie twórca napisał scenariusz i coś skrytykował. Po rozumiem. I pokazał. Tak jak ten staczką, tak jechał, a później się wywalili. Czeka nagroda, ten telefon Sargento ufundował importer Elektromontaż Export S.A. z Warszawy. On dystrybuuje takie coś razem z firmą Veris. Sargento się nazywa. Dystrybuuje, jakie pan używa, proszę pana, jakie słowa. Ja mam, proszę pana, jeszcze inne słowa. Proszę bardzo. Mówi się, widziały gały, co brały, prawda? A niektórzy mówią, szedł do roboty, wiedział, ile będzie dostawał. No niby tak. Nawet mój znakomity kolega, pan Stanisław Tym, w popularnym tygodniku napisał, że policja niech nie narzeka, bo jak policjant szedł do pracy, to wiedział, ile będą mu płacić, więc niech teraz nie mówi, że za mało. No tak się mówi, prawda? Ale policji innej nie ma. I załóżmy, że taki młody policjant idzie do policji i on, jeden może idzie dlatego, że nienawidzi tych przestępców, ale są tacy, co on chce zarobić. I nie może być tak, że pójdą do policji tylko ci, którzy tak lubi, albo gdzie indziej roboty nie dostanie. Prawda? Nie może być tak. Co innego tygodniki. Tygodników jest znacznie więcej. I oczywiście panu Stanisławowi znacznie więcej zapłaciłby za felietony inny popularny tygodnik, bo są dwa popularne tygodniki, ale on w tym drugim popularnym nie będzie pisał. On pisze w tym, gdzie mniej płacą, ale on tam lubi. Ale niektóry policjant może nie lubić, bo przy tych tygodnikach powiedzmy jest o tyle, a to jest jedna policja i ona zarabia tyle, co zarabia. Więc może zróbmy tak, żeby policja, no może nie tyle, co przestępcy zarabiała, ale przynajmniej porównywalną kwotę. Teatr jednego żartu przedstawia. Przychodzi facet do restauracji i pyta, co jest kelner do jedzenia? Pieczeń huzarska. A co to jakiś huzar jestem, żebym jadł pieczeń huzarską? Co masz jeszcze? Pieczeń barania. A to poproszę. A, dzień dobry państwu. Proszę państwa, teraz się tak porobiło, że można wziąć ślub kościelny albo cywilny. I ci, którzy wezmą ślub wyłącznie kościelny, to ten ślub jest ważny wobec państwa. Ci, którzy wyłącznie cywilny, też mają ślub ważny wobec państwa. No dobra, to jest wszystko w porządku. Wobec kościoła jest jeden ważny, tylko ten kościelny. A teraz jeżeli ja wezmę ślub cywilny z Olą, a ślub cywilny, ślub kościelny z Alą, to który jest ważny? Wobec państwa oba są ważne. Czyli wobec państwa można mieć dwie żony. I teraz tak. Jeżeli każda z tych żon będzie miała dwóch mężów, każdy z tych mężów będzie miał dwie żony, a każda z tych żon będzie miała dwóch mężów, nareszcie dojdzie do tego, że Polacy będą jedną wielką rodziną. Proszę państwa, wreszcie skończą się układy, kliki. Wszyscy będziemy w tym samym układzie, w tej samej klice. Nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic, jak to w rodzinie, a właściwie jak to w małżeństwie. A no właśnie, bo bywają różne małżeństwa. Bywają takie żony, które zdradzają mężów i mężowie, którzy zdradzają żony. Teraz to zniknie. Tylko mąż będzie informował swoją żonę Dankę, że właśnie przed chwilą zdradził ją ze swoją żoną Olą. Na co tamta odpowie, że nie szkodzi, bo właśnie zdradziła go ze swoim mężem Jurkiem. Ale jak to zdradziła? Przecież chyba nie jest zdradą przespanie się z własnym mężem albo z własną żoną. Skończą się zdrady. No, przynajmniej wobec państwa, bo jednak wobec kościoła jeden ślub tylko będzie ważny. Proszę państwa, ale państwo nam to umożliwia. I wiecie państwo, do czego dojdzie?
ludzie zaczną chwalić państwo. Pierwszy raz w naszej historii ludzie będą chwalili państwo. I kto nam to załatwił? Kościół. A tak go niektórzy krytykują. Dziękuję. I przyjechałem, a oni mnie buch pod ziemię, 1000 metrów, matko święto, i te dwa tunele się zeszły, chodniki, a to jest tak. No, teraz piosenka o Lubinie. O Lubinie, będzie to piosenka o Lubinie, mieście miedzi, o Lubinie, będzie to piosenka, mieście gdzie na miedzi, siedzi tłum sąsiedzi. A to jest strop, a to jest sponk, a to są ociosy. O, a w przyszłym programie piosenka o żarkach. Halo, panie sąsiedzie, halo, z komórki do pana mówię, no. Halo, sąsiad, halo, sąsiedzie, halo, o lender jasny, halo. Halo, halo. Co pan wrzeszczy? Panie, sąsiedzie, tu ja jestem. No ale ja, ale jak? Przez chwilę włączyłem do pana, dzwoniłem z komórki. No ja też dzwoniłem do pana z komórki, też się nie mogłem dodzwonić, proszę pana. No ale ja, no, mam pana numer wciągnąłem, tu 600 i... A to pan mówi, że to jest komórka? No to! A ja dzwoniłem z komórki, no z telefonu, no, i też nie mogłem, no, się dodzwonić. No, halo! Ha, o! O, mam teraz, teraz pana, no. Ta. No i co tam u pana? Słychać. Co tam, jak się pan czuje w nowym roku? No wie pan, inaczej zupełnie. Tak? A daj pan z tym spokój. No nowy rok, ale do... Halo! Aha, no, halo! Halo! No tak lepiej, no. Jutro Trzech Króli, sąsiedzie. Nie ma szampana dzisiaj? Już tak się, no, przyzwyczaiłem. Wypiliśmy tydzień temu. Jak których króli? No Trzech Króli. Z Marka Króla, później tego króla, rycerza? Wie pan, tego rycerza i później tego odzięcia i tego z Unii Wolności. Trzech Króli. Oni jutro szampana polewają. Wszyscy. Tem prędzej się wybiera. Dobra, ale no co tam w nowym roku? Ciekawego. Jak pan, będzie pan płacił w tym nowym roku podatki? Właśnie, tak się zastanawiam, wie pan, z tymi podatkami. No. Pamięta pan pana premiera Krzaklewskiego pomysł, żeby nie płacić, jak uważamy, że rząd źle daje pieniądze. Ale jakiego pana premiera Krzaklewskiego? No ten, co będzie premierem, no. A Maryjan! No. Maryjan, to ja, proszę pana, byłem wstrząśnięty. To jest bardzo dobry pomysł. Proszę pana, każdy facet powinien zaprotestować, że jak płaci podatki, to on chce wiedzieć, na co płaci. Tak. Jak na przykład pan nie chce płacić na karabiny, to pan powinien się zebrać i do tego, proszę nie pana... Nie płacimy, bo oni dają pieniądze na karabiny, a na my karabiny. Jesteśmy pacyfiści. Tak jest. A drugi mówi, przychodzi, mówi, ja płacę duże podatki, tak, i proszę mnie tylko dawać na przedszkola, tak, bo jest. Ja kocham dzieci, jestem miłośnikiem dzieci, nie powiem pedofilem. Odejdź pan, panie, panie Nuszu, a inny, no, powie tak na przykład, a nam dali na 400-lecie tam Warszawy pieniądze, tak, a ja mieszkam, proszę pana, w Bydgoszczy i nie będę płacić podatku, bo oni dadzą na Warszawę. O. No to proszę pana, w tym roku jakby tych tyle organizacji powiedziało, że chce na coś dawać te podatki konkretnie, to byłby taki burdel, żebyśmy się nie pozbierali do przyszłego roku. A wie pan, większy jak jest. Większy, ale... A to sobie trudno wyobrazić, że może być. Wie pan, że jest 97 rok, to jest taka wybitna rocznica, bo tak, w 17 roku była rewolucja, tak, to jest 80 lat po rewolucji, a 1980 była u nas rewolucja, tak, a w tym roku, niech pan sobie wyobrazi, będą dwa zaćmienia słońca i dwa zaćmienia księżyca, ojej, proszę pana. To może być niebywały rok, proszę. Ja się boję jeszcze, jak usłyszałem, co mój ulubiony ekonomista Richard powiedział. Co to z Unii Pracy? Co on powiedział? Proszę pana, on po pierwsze w zeszłym roku odpuścił tego swojego, wie pan, senatora, takiego baba z brodą na niego mówił. Koniom lżej, tak. Duży chłop z taką laską kiedyś pukał. I proszę pana, on powiedział, żeby on wszedł do tego senatu i powiedział tak, my razem z chłopami nie chcemy powiatów. Ale dlaczego? No bo żeby w konstytucji nie było powiatów. I on powiedział, że jeszcze poprawi tą prywatyzację. Który? No ten pan Ryszard powiedział. Richard, ta, ekonomista. Że ta jest niedobra być. A idź pan, wie pan co jeszcze? No. W tym roku musi być rozwiązany problem Stoczni Gdańskiej w końcu. No, no proszę pana, ja myślę, żeby ją, tą stocznię, to jest taki pomysł już od dawna, żeby ją, tą stocznię, przekształcić na muzeum. Nie. Nie? Jest ekonomista napisał, jakiś zagraniczny. No. On, nie wiem, miał jakąś mapę czy coś i zmierzył, wiele ta stocznia ma powierzchni. No. Pomnożył, po ile kosztuje metr kwadratowy tam w środku miasta,
Trójmiast. I proszę pana, wychodzi, że ten teren jest więcej warty, jak to wszystko, co tam stoi. Jakby te krany, te dźwigi sprzedać... Rozebrać w cholerę i tam urządzić tereny targowe, bo targi poznańskie są, proszę pana, zduszone i już nie można rozbudować. Jaki to jest genialny pomysł. A tam, proszę pana, inny tu, proszę pana, jakieś takie jachty, tam tu pływają tego, hotele by zrobił. No i ci stoczniowcy mieliby robotę, bo by tak, rozbierali najpierw te wszystkie dźwigi. Wszyscy by byli zatrudnieni przy rozbiórce. A potem przy budowie tego nowego. A później by tymi wózkami te eksponaty woziły i te jachty jeszcze, ktoś by to musiał pilnować. I taki biznes. Ale ja panu coś powiem, na tym wybrzeżu to się dziwne rzeczy dzieją w ogóle, bo niech pan sobie wyobrazi, że idą po plaży dwie blondynki. Tam, gdzie ma być stocznia. Tam po tej plaży idą i jedna do drugiej mówi: o, o, popatrz, martwa mewa. A ta druga mówi: gdzie, gdzie? Oj, ciekawy rok nas czeka. Kochana, ten wiersz to prezent dla ciebie. Posłuchaj, a zrozumiesz mnie. Gdy księżyc świeci na niebie, marzę o tobie we śnie. A w chwili, gdy nie ma ciebie, wspomnienie zostanie mi samotny, jak księżyc na niebie i żal, co w mym sercu tkwi. Tak, to ja właśnie napisałem do pani Małgosi. To ja, czy nie? Nie. A to nie ja. Tak, aha. To napisał pan Roman, ale tutaj napisał, żeby nie mówić, skąd on jest. Ja nie powiem. Panie Romanie, pan napisał piękny wiersz, proszę pana, ale nie jest napisany dlaczego, że to o Małgosi, żeby było tak. W twoim sercu gości, moja droga Małgości. Czy coś podobnego? Do radości. Mógłby pan to, proszę pana, wydrukować w jakiejś gazecie, byłoby dla każdej narzeczonej. Ale i tak jest to najpiękniejszy wiersz, jaki dostałam. Bardzo panu dziękuję. Ja bardzo tam, wie pan, ja też bym taki umiał parę wierszy napisać, ale nie pisze. Ale no nie pisze, no bo jak pan pisze, to co ja będę tu pisał? A pani ma zdjęcia pokazywać, a nie jakieś wiersze czytać. Jutro jest trzech króli, a za siódmym królem jeszcze jeden król. Czwarty idzie na skróty, wie pani. No proszę. Zdjęcie ma tytuł Miss Polonia 1997. Przysłała je pani Małgorzata Modelska z Wrocławia. Otrzymuje ona aparat telefoniczny ufundowany przez producenta sprzętu telefonicznego i dystrybutora telefonów komórkowych Sage firmę Veris. Pan Suszek z Gdańska za zdjęcie pod tytułem Dobra partia otrzymuje zestaw wyrobów zakładów mięsnych w Kole producenta wysokiej jakości wędlin, wędzonek, konserw i mięsa kulinarnego. Autorka zdjęcia pod tytułem Sfora budżetowa, pani Jadwiga Gilner z Bytona, otrzymuje słodką paczkę ufundowaną przez producenta wyśmienitych herbatników i najlepszych wafli, fabrykę pieczywa cukierniczego Kaliszanka z Kalisza. Dobry wieczór, panu, ale z kim mam przyjemność? I kogo mam zaanonsować? Ach, przepraszam, że się nie przedstawiłem na początku naszej rozmowy. Z tej strony poseł Ryszard. Richard Bugaj i Leszek Moczulski. Proszę bardzo, losować. Pani Małgosiu, czy mogę tak delikatnie jakby w tych kartach? Ludzie tu tak czekają, że dostaną te... Co to dzisiaj będzie losowane? Nagroda motyla, zaraz o tym powiem. Aha, to, że można sobie polać po sałacie. Ja bym proponował, żeby ta kartka wygrała. W przyszłym tygodniu, natomiast w tym tak. To jest pani Elżbieta Pietrusewicz z Łukty. Nagrodą w tym konkursie jest zestaw sosów i dressingów ufundowany przez producenta Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Motyl. Co miesiąc mają państwo szansę wylosowania telewizora OTF ufundowanego przez firmę OTF Poland z Tarnowskich Gór. I proszę pana, jeżeli się zwrócili do księdza prymasa, nieformalny związek gejów i lesbijek, o to, że chcą mieć duszpasterza, a konferencja czerwonych biretów się zebrała i oni nie poruszyli tego problemu, to jest problem. Ludzie chcieli mieć duszpasterza, a oni im nie ludzi dają. Jest inna, akurat o tym musimy rozmawiać. Dlaczego nie? Przecież oni to są bardzo potrzebujący. Koniec. Do zobaczenia za tydzień.